Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W klimacie świąt Bożego Narodzenia, drugi dzień świąt, w tym klimacie wielkiej radości, pozdrawia serdecznie ze studia telewizji TVAM ojciec Zdzisław Klawka. Już za chwilę będziemy uczestnikami modlitwy Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem. Jest taki zwyczaj, że w czasie pierwszego i drugiego święta, pierwszego święta mogliśmy wczoraj usłyszeć właśnie orędzie i błogosławieństwo Urbi et Orbi, miastu Rzym i całemu światu. Błogosławieństwo i przesłanie wielkiej radości z powodu, że narodził się Chrystus, Mesjasz, Pan, Książę Pokoju dla całego świata. Dzisiaj Kościół obchodzi męczeństwo świętego Szczepana. Jest to szczególne i może też zadziwiać, że w klimacie radości świętujemy pierwszego męczennika, pierwszego świadka, który z miłości do Jezusa Chrystusa, z miłości do nowonarodzonego oddaje życie. Chrystus rodzi się dla świata, a święty Szczepan rodzi się dla nieba. Męczeństwo świętego Szczepana jest ulubionym tematem ikonografii chrześcijańskiej, bo też śmierć pierwszego wyznawcy Chrystusa jest naprawdę bohaterska. Postawa świętego Szczepana może imponować. Święty Szczepan potrafi jak Chrystus zdobyć się na twarde słowa oskarżenia wobec narodu wybranego i jego przywódców za zaprzepaszczenie powierzonej mu od Boga misji wobec narodów. Ale też święty Szczepan potrafi jak Chrystus przebaczać. Autor Dziejów Apostolskich podkreśla, że przy śmierci świętego Szczepana był obecny Szaweł, późniejszy apostoł narodów, którego święty Łukasz był potem ucznikiem. A już teraz widzimy Ojca Świętego w oknie, z którego już za chwilę do nas przemówi. Chcielibyśmy sercem otwartym przyjąć Jego słowa. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Radość Bożego Narodzenia wypełnia nasze serca także i dzisiaj, podczas gdy liturgia każe nam czcić męczeństwo świętego Szczepana, pierwszego męczennika, zapraszając nas do przyjęcia świadectwa, które zostawił nam poprzez swoją ofiarę. Jest to świadectwo, jest to chwalebne świadectwo chrześcijańskiego męczeństwa, cierpienia przyjętego z miłości do Jezusa Chrystusa, męczeństwa, które nadal jest obecne w historii Kościoła, od Szczepana aż po dni współczesne. O tym świadectwie opowiada nam dzisiejsza Ewangelia. Jezus zapowiada swoim uczniom odrzucenie i prześladowanie, z którym się spotkają. I mówi: będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Dlaczego? Dlaczego świat nienawidzi, prześladuje chrześcijan? Świat nienawidzi chrześcijan z tego samego powodu, z jakiego nienawidził Jezusa, ponieważ On przyniósł światło Boże, a świat woli ciemność, aby ukrywać swoje złe czyny. Ricordiamo che Gesù stesso nell'ultima cena pregò il Padre, że Jezus w czasie ostatniej wieczerzy modlił się za uczniów, aby
bronił, chronił od złego ducha uczniów. Istnieje sprzeczność pomiędzy mentalnością Ewangelii a mentalnością świata. Pójście za Jezusem oznacza podążanie za Jego światłem, które zajaśniało w noc Bożego Narodzenia, i pozostawienie ciemności świata. Pierwszy męczennik Szczepan, będąc pełen Ducha Świętego, został ukamienowany, ponieważ wyznał swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jednorodzony Syn, który przychodzi na świat, zaprasza każdego wierzącego, aby wybrał drogę światła i życia. Takie jest owo głębokie znaczenie Jego przyjścia do nas. Kochając Boga i słuchając Jego głosu, diakon Szczepan wybrał Chrystusa, życie i światło dla każdego człowieka. Wybierając prawdę, stał się jednocześnie ofiarą misterium zła obecnego w świecie. Jednak to w Chrystusie Szczepan zwyciężył. Także dzisiaj Kościół, aby dać świadectwo światłu i prawdzie, przeżywa w różnych miejscach świata ciężkie prześladowania, aż do najwyższej próby męczeństwa. Ilu z naszych braci i sióstr w wierze cierpi nadużycia, przemoc i są znienawidzeni z powodu Jezusa. Mówię wam, że męczennicy dzisiaj są liczniejsi od tych pierwszych męczennika w pierwszych chrześcijanach, w pierwszych latach chrześcijaństwa. Kiedy myślimy tutaj w Rzymie o pierwszych wiekach chrześcijaństwa, czytamy o wielkim okrucieństwie wobec chrześcijan. Ale mówię wam, to samo okrucieństwo jest też i dzisiaj. Ale liczba męczenników jest większa. Liczba chrześcijańskich męczenników. Dzisiaj chcemy pomyśleć o nich, którzy cierpią prześladowanie, i być blisko nich poprzez naszą miłość, modlitwę, ale także przez nasze łzy. Wczoraj, w dniu Bożego Narodzenia, chrześcijanie prześladowani w Iraku celebrowali Boże Narodzenie w swojej katedrze zniszczonej. To przykład wierności Ewangelii. Pomimo doświadczeń i niebezpieczeństw, dają oni odważne świadectwo o swojej przynależności do Chrystusa i żyją Ewangelią, angażując się na rzecz tych najmniejszych, ostatnich, najbardziej zaniedbanych, świadcząc dobro wszystkim bez wyjątku, dając świadectwo w ten sposób, świadectwo miłości w prawdzie. Czyniąc w naszym sercu miejsce dla Syna Bożego, który podarowuje nam siebie w tajemnicy Bożego Narodzenia, odnówmy radosną i odważną wolę wiernego pójścia za Nim jako jedynym przewodnikiem wytrwania w życiu według mentalności Ewangelii i odrzucania mentalności władców tego świata. Do Panny Maryi, Matki Boga i Królowej Męczenników, wnieśmy naszą modlitwę, aby nas prowadziła i zawsze podtrzymywała na naszej drodze pójścia za Jezusem Chrystusem, którego kontemplujemy w grocie
złożonego w żłóbku i który jest wiernym świadkiem Boga Ojca. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunti. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Sit nomen Domini benedictum. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Przyjęliśmy błogosławieństwo apostolskie Ojca Świętego w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w dniu, w którym Kościół wspomina pierwszego męczennika, świętego Szczepana. Esprimo vive condoglianze. Składam wyrazy współczucia z racji tragicznej wiadomości o katastrofie samolotu rosyjskiego. Jednoczę się z narodem rosyjskim i rodzinami tych, którzy stracili swoich bliskich w tym samolocie. Zginął chór znany na całym świecie. Niech Maryja wspiera wszystkich. Il coro SV in Vaticano. W roku 2004 ten chór był tutaj w Watykanie. Preghiamo per loro. Módlmy się za nich. Drodzy bracia i siostry, w klimacie chrześcijańskiej radości, która emanuje z narodzenia Jezusa, pozdrawiam Was i dziękuję za Waszą obecność. Dla Was wszystkich, przybyłych z Italii i różnych krajów, ponawiam moje życzenia pokoju i pogody ducha, aby te dni były dla Was i Waszych bliskich dniami radości i braterstwa. Pozdrawiam i składam życzenia tym wszystkim, którzy noszą imię Szczepan albo Szczepana.
W tych tygodniach otrzymałem mnóstwo życzeń z całego świata. Nie mogąc odpowiedzieć każdemu z osobna, dzisiaj pragnę z serca wszystkim gorąco podziękować, szczególnie za dar modlitwy. Niech Pan się Wam odwdzięczy swoją wielkodusznością. Dobrego świętowania. I proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Smacznego obiadu i do zobaczenia. Drodzy słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Tyrwan, i tak dobiegły końca Anioł Pański, modlitwa z Ojcem Świętym Franciszkiem, który dzisiaj wspomniał głównego bohatera tego dnia, jakim jest pierwszy męczennik Kościoła, święty Szczepan. To on dał świadectwo o miłości do Chrystusa, który narodził się jako książę pokoju dla każdego z nas. Ojciec Święty też dzisiaj na zakończenie zjednoczył się z ofiarami katastrofy lotniczej rosyjskiego samolotu Ministerstwa Obrony Narodowej, na pokładzie którego był chór Aleksandrowa, który, jak mówił, był tutaj w Watykanie w roku 2004. Życząc Państwu tego trwania w radości bożonarodzeniowej, chcemy też brać przykład ze świętego Szczepana, że wiara w nowonarodzonego też stawia wymagania, ale taka jest też i natura miłości. Ktoś, kto kocha, ten też i z radością podarowuje się innym. Niech te święta będą dla nas wszystkich właśnie byciem dla drugich.